Dobry wieczór Państwu, minęła godzina siódma i w środowym wydaniu programu Pół Żartem, Pół Serio kłania się pięknie Barbara Choroszy. Środa, mamy już 4 listopada i jeszcze parę dni mam na to, aby zaprosić Państwa na kolejne otwarte spotkanie Misji Faraon, które odbędzie się w najbliższą niedzielę w klubie sportowym Eagles i o tym słów parę za chwilę powiem. Na początku, jak zwykle przypomnę, numer do studia 708-524-9762, telefon do mnie bezpośrednio jest 773-625-1409 i mój adres elektroniczny barbarachoroszy@yahoo.com. Również możecie Państwo odsłuchiwać radiowych tajemnic świata na stronach projektu Cheops i Misji Faraon, na które również serdecznie zapraszam. I dzisiejszy program będzie również z cyklu radiowych tajemnic świata, ponieważ tak jak wczoraj Państwu obiecałam, dzisiaj i jutro postaram się przekazać obszerne fragmenty z przekazów od Plejadian, które odebrała pani Barbara Marciniak, a to, że przygotowania do kontaktu z wyższymi cywilizacjami ruszają już całą parą na planecie Ziemia. Ci z Państwa, którzy śledzą informacje, którzy korzystają nie tylko, a może przede wszystkim z sieci elektronicznej, bo tam jest tego po prostu ogrom, ale również z publikacji, bo i dla Państwa, którzy nie posługują się mediami elektronicznymi, tych informacji nie brakuje w świecie spotkań, kursów i różnych w tej chwili przekazów informacji jest po prostu moc. Nawet wczorajszy film, który rozpoczął się na kanale 7 i będzie emitowany cyklicznie, bo to jest film odcinkowy pod tytułem V, również jest filmem, to jest kanał publiczny, film przygotowujący ludzi do spotkania z wyższymi cywilizacjami. Proszę Państwa, tego uniknąć się nie da, więc aby łagodnie ten proces odbył się na naszej planecie, tych informacji będzie, można powiedzieć, prawdziwa eksplozja w roku 2010 i coraz więcej z Państwa zacznie się otwierać, uważniej przyglądać, przemyśliwać, no i tak już coraz bardziej namacalnie oswajać się nie tylko z informacją przekazywaną, ale również ze znakami, których bytności zaprzeczyć już nie będzie można. Więc dzisiaj powrócimy na chwilę do przekazów, natomiast co się tyczy spotkania niedzielnego Misji Faraon, odbędzie się ono w tę niedzielę w klubie sportowym Eagles przy 5844 North Milwaukee o godzinie 3 po południu. Będzie to spotkanie jak zwykle informacyjne. Będziemy sobie rozmawiać na temat harmonicznego dostrajania się do kosmicznej energii transformacji. Również będę miała dla Państwa niespodziankę, film, przekaz piękny, na który chyba tak naprawdę bardzo długo Państwo czekaliście i będę miała przyjemność Państwu to zaprezentować, co będzie niewątpliwie również takim deserem, ale bardziej duchowym w czasie obiadu uroczystego, ponieważ będzie to spotkanie skoro listopadowe i w tym miesiącu przypada dzień uroczysty dziękczynienia, więc Misja Faraon ma za co dziękować. Na tę okoliczność spotkamy się przy bardzo uroczystym obiedzie, który jest wliczony w cenę biletu. Bilety są w Nature Beginnings. Można je tam kupować, można je zamówić, zarezerwować i odebrać w niedzielę. Rezerwacje są ważne, proszę Państwa, ponieważ to zależy od ilości przygotowanych obiadów. No i cóż, myślę, że będzie przede wszystkim miło, ciekawie, obficie i tak jak ma być. Proszę dzwonić do Nature Beginnings. Kto z Państwa chce odebrać bilet na miejscu w niedzielę? 282-1344, a kto chce bilecik mieć pewny w ręce, proszę udać się osobiście. 5945 West Lawrence, to jest przy Lawrence i Austin. Obiad będzie bardzo wykwintny, bardzo uroczysty, z przystawkami, deserami, nawet z przepysznym winem, potem kawa, ciasteczko, herbata do wyboru. I to wszystko, jak mówię, jest w cenie biletu. Proszę kontaktować się z Nature Beginnings.
Fragment przekazu od Plejadian, odebrany, spisany i opublikowany przez Barbarę Marcinek. Drodzy ziemianie, przybywamy poprzez czas, aby tu być, by was wspierać, szanować i uczyć się od was. Naszą intencją jest wyjaśnianie zdarzeń zachodzących w waszym świecie z innego punktu widzenia, aby we wdzięczny sposób dostarczyć wam prawdę. I jeśli nawet niektóre z tych prawd mogą okazać się trudne, warto wziąć je pod uwagę. Jesteśmy wielowymiarowymi bytami. Istniejemy w waszym i w naszym świecie oraz jeszcze w wielu innych światach. Na tych różnorodnych arenach możemy się komunikować i działać z różnym sukcesem. Możemy modelować dla was wasze wielowymiarowe przeznaczenie. W świadomości stajecie się wielowymiarowi, a każdy dzień z tych ulotnych 25 lat ostatnich przed przemianą przybliża was, przybliża ciebie do prawdy o twojej tożsamości. To, co robisz w swoim tu i teraz, wpływa też na starożytny, karmiczny spektakl, który nieustannie się powtarza i odtwarza wciąż na nowo poprzez wielkie cykle istnienia. Ta sama dawna trauma składa się ze strachu i przemocy kłamstw, opowiedzianych i sprzedanych z całymi pokładami celowo. Dla tych, którzy umieją patrzeć, których zadaniem jest wyjaśnienie i poszukiwanie pytań celem wzmocnienia rodzaju ludzkiego, łatwo jest, naprawdę łatwo jest rozpoznać prawdę. Będziemy czekać, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko. Będziemy czekać na świat, gdzie tworzone będą przyjazne i wspierające możliwości. Nasze pytanie brzmi, czy ty także? Przed wami, drodzy ziemianie, kilka trudnych prawd, jak również kilka wielkich cudów płynących z interwencji naszej. Nawet niektórzy służący złu aktorzy mogą porzucić swoje role, doznawszy objawienia, że ich udział w odkrywaniu tajemnic ranienia i ukrywania jest już zbędny. Obecne czasy są zdumiewające, przykuwają uwagę, są przełomowe i niewiarygodne wprost, wypełnione możliwościami płynącymi z wielu wcieleń. Zaś naszym zadaniem, jakie przed tobą stoi, jest wyplenienie strachu z planety. Wibracje oparte o strach, płynący z traum i ludzkich dramatów, podtrzymywały przy życiu bezcielesne byty przez całe eony. Musisz się nauczyć cenić dynamikę tworzenia, zamiast padać ofiarą projektów kontroli umysłów, które są cechą tych czasów. Mając to na uwadze, skup swoją wolę i połącz się z sercem galaktyki, z jądrem Ziemi i wyślij swoją częstotliwość miłości. Mimo, że jesteś wibrującym, energetycznym istnieniem, przemierzającym wiele rzeczywistości, przede wszystkim jesteś skupiony na tu i teraz, chcąc się uczyć, wzrastać i zmieniać. Naszym celem jest otwarcie drzwi na nowe możliwości. Jednak nie możemy za ciebie stworzyć twojej...